Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie, ziom. Witajcie detailingowy dziadzia, Shine Chemicals i ich wosk hydrofobizujący, ciężka nazwa, ale jakoś się udało wymówić. Hydrofobować jakoś fajnie, ale hydrofobizujący, no już tak, język idzie połamać. No dobrze, teraz tak, od czego zacznę? Sposób użycia, 1 do 1000. Także wydajność z kosmosu, zapach, no właśnie. Bardzo przyjemny, on jest taki przyjemny, słodki jak przyprawa do ciasta, taka waniliowa, coś w tym stylu. Kojarzy mi się właśnie z przyprawą do ciasta, taką przyjemną. Ale słuchaj, podczas pracy on w końcu, później zaczął mnie wkurzać, tak jakby mi drażnił nos. Jest wyczuwalny, chyba że, bo wtedy pracowałem jeszcze kilkoma chemiami i to może jak się tak złączyło, dlatego dało taki efekt, bo jak z butli wyciągnę, a nie, tak, to jest ten zapach. O, on taki jest słodki, a później jak wyparuje ten słodki zapach, drażni w nocha. Dokładnie, to jest to. Co do samego produktu, no nanosisz, ma dać hydrofobowość, no i tak jest w sumie. Ja stwierdziłem, że jeżeli jest taka wydajność tego produktu, tak jak widziałeś, zarzuciłem go pianownicą, i no jest ta hydrofobowość. Auto to jest gruz, który właśnie służy do takich testów i na niego kładę takie właśnie kosmetyki. Bo on ma się zaszczurzyć. To auto jest szczur, ja sobie na nim badam koncentraty. Takie produkty właśnie, no dla mnie to jest produkt taki na myjnię samochodową. On mi troszeczkę przypomina ProElite Nanovax, chyba tak, Nanovax. Tylko że tamten fajnie tafluje i
i ten też zostawia bałagan jak wyschnie. Także wiadomo, nie spłuczysz. Na masce piękny połysk, co? Tak, on daje też połysk, bardzo fajny. Tam było połączenie szamponu hydrofobowego od K2 i ten właśnie wosk, który zarzucamy w formie, można powiedzieć, no, oprysku. No ja to zrobiłem w pianownicy. Piękne połączenie, naprawdę fajne, dały połysk. Nie wiem jak trwałość, bo ja na to nie patrzę przy takich produktach, bo to moim zdaniem to są produkty tak dla przeciętnego Kowalskiego, który jak sobie tym pryśnie, jest zadowolony. Tak naprawdę tu jest tak, po naniesieniu użyć silnego strumienia powietrza, aby wytrzeć do sucha. No, czyli możesz też z atomizerka i wytrzeć, co jest bez sensu. I dlatego pianownica zarzuciłem, przetarłem, spłukałem, żeby mi nie powstały te białe plamki, żebym zdążył zebrać wodę. Bo jak wyschnie, zostawia niestety biały osad. I wytarłem rycznikiem to wszystko. I rzeczywiście daje połysk i mamy jakieś tam zabezpieczenie. Ten gruz, tak go właśnie traktuję, do tego służy. I dla niego to jest wystarczająco, można powiedzieć. Dla mnie produkt może nie istnieć. Może nie istnieć, niczym nie... O, kurczę, ten zapach, to jest on. Teraz dopiero, jak odparował, czuję, że taki jest drażniący. No naprawdę niefajnie. Pro Elite śmierdzi od początku do końca, ale przynajmniej nie drażni, a ten jest drażniący. Taki, kurczę, nieprzyjemny. Nic fajnego. No ale dobra. No dobrze, no opinię na temat tego produktu znasz. Myślę, że przeciętny Kowalski będzie zadowolony z tego produktu. Dla mnie może nie istnieć. Tak naprawdę to chyba go nie wykorzystam do końca życia. Także no 1 do 1000. Kurczę, kosmos. Wydajność mega. No dobra, nie będę przymulał, nie będę udawał, że coś jeszcze wiem na temat tego produktu, bo tak naprawdę sprawdziłem go 3 razy i bez emocji. Bez emocji. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!